Strona ukraińska mówi o tym, że Polacy blokują y, tranzyt ziarna czy zbóż ogólnie, bo to była szersza, strona, szersza kategoria. Strona ukraińska kłamie. PiS kłamie, mówiąc, że nie ma afery, bo jest afera. E, politycy opozycji niestety również kłamią, mówiąc o setkach tysięcy. Niemiecki minister stracił okazję, żeby siedzieć cicho. Bo po prostu jest, jest tak zupełnie szczerze, jest jakaś po prostu granica arogancji, której nie należy przekraczać. Niemcy nie mają prawa pouczać Polski w sprawie e, solidarności z Ukrainą. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany i zapraszam na program Kultury Liberalnej. Dziś moim gościem jest Witold Jurasz. Dzień dobry. Witam cię serdecznie, dziennikarz Onetu, a także pisarz. Oj nie no, błagam no. No dobrze, dziennikarz, który wydaje książki również o tych dwóch książkach, które Państwu teraz pokazuję, a mianowicie Demonach Rosji oraz Bataha Putina. jedna napisana samodzielnie, czyli właśnie o Rosji, a druga wspólnie o Putinie konkretnie i o jego towarzystwie z profesorem Hieronimem Gralą. I rozmowy o tych książkach znajdziecie zalinkowane w opisie i polecamy oczywiście zarówno rozmowy, jak i same książki, a także 12 października wychodzi kolejna twoja książka Demon z zamiedzy w tej piekielnej poetyce utrzymująca swój tytuł o Łukaszence. To jest o Łukaszence, o Białorusi i o intelektualnej głębi polskiej polityki zagranicznej. To o tym jeszcze na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać, a dziś przede wszystkim temat afery wizowej, a także temat afery zbożowej. Także trzymamy się w tematyce aferyjnej. Zacznijmy w takim razie od wystąpienia Wołodymyra Załęńskiego, ponieważ my rozmawiamy w środę rano. Państwo to oglądają chwilę później. Natomiast Wołodymyr Załęcki, prezydent Ukrainy, Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wystąpił wczoraj w nocy naszego czasu z takim przemówieniem, które, jak wczoraj widziałem, zelektryzowało polski Twitter. Czy mógłbyś powiedzieć, co dokładnie Załański powiedział i czy rzeczywiście słusznie to polskie wzburzenie nastąpiło? No, słusznie to nastąpiło niestety, bo pan prezydent Załański. Mm... Powiedział coś, co było bardzo trudne do zacytowania. Nie wiem tego, co pisanego, no ale wynikało z tego, że my w zasadzie na Moskwę gramy i ten wniosek wyciągnął pan prezydent Załęski na podstawie tego, że doszło do konfliktu zbożowego. Tutaj przypominam wszystkim wzmożonym antypisowsko, że ten konflikt zbożowy jest z Polską. Jest ze Słowacją, jest z Węgrami, jest z Rumunią, bo Rumunia wczoraj wprowadziła sankcje. Tylko, że Rumunii oczywiście są mądrzejsi od PiSu, bo PiS zanim jeszcze była decyzja komisji o nieprzedłużeniu embargo, ogłosił, że się nie będzie przejmował i zrobi swoje. A Rumunii cichutko poczekali, aż całe oburzenie pójdzie na Polskę i wprowadzili swoje embargo. No. Cóż, no prezydent Załęski wydaje mi się, że troszeczkę zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, dlatego, że ja przypominam bardzo obraźliwe wystąpienie, słowa prezydenta Załęskiego pod adresem Bena Wolesa, byłego sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, jednego z najbardziej proukraińskich polityków na Zachodzie, który został potraktowany no, bardzo brutalnie przez Załęskiego. Po tym, kiedy powiedział, że może odrobinę wdzięczności. Tam były te słowa o tym, że kraje NATO to nie jest Amazon, tak? z którego Ukraina może sobie wybierać. Po czym Załęski w taki szyderczy sposób odpowiedział mu, że jeśli Ben Wallace, czy jeśli sojusznicy powiedzą mu, w jaki sposób ma dziękować, to będzie mu dziękować codziennie. No i to powiedziałbym, że troszeczkę tutaj zaczyna. To źle wyglądać. Oczywiście w, w Polsce jest tak, że w każdej sprawie trzeba mieć skrajne stanowisko, bo za mądrym rozmawiać o wizach, jak mnie spyta, że wizy, to, to zadam Ci pytanie, czy mam mówić po platformersku, czy po pisosku, czy też po ludzku. No więc w sprawie Ukrainy jest podobnie, to znaczy mamy dwa stanowiska. Mamy tych, którzy Ukrainy de facto nie lubią, nienawidzą. I pomyliła im się pamięć o wyłyniu z popieraniem Rosji. Um, są de facto antyukraińscy i są ci, którzy uważają, że Ukrainę trzeba popierać zawsze, a jak to szkodzi naszym interesom w, jakimś tam, w jakiejś sektorowej sprawie, to też mamy ją popierać, a jeżeli się uważa inaczej, no to jest się ruskim agentem. No więc, no i mamy pewien problem dlatego tego, że 90% polskiej opinii publicznej, znaczy nie 90% Polaków, opinii publicznej. Opinia publiczna polska to jest 3% Polaków, bo 97% ma wszystko gdzieś. Ale te 3% w większości ma, że tak powiem, usterkę intelektualną, przestało myśleć. Ja jestem proukraiński jednoznacznie. Natomiast nie uważam, że mamy z tego powodu spowodować kryzys na naszym rynku rolnym. I uważam, że biorąc pod uwagę pomoc, której udzieliła Polska Ukrainie, a to jest prawie 400 czołgów, to jest ponad 200 haubic, wyrzutni artyleryjskich, rakietowych i armat. To są Setki tysięcy pocisków artyleryjskich, no to czegoś można by się spodziewać, po prostu odrobiny chociażby taktu ze strony Ukrainy. No a jest tak, że ten kryzys zbożowy to nie jest pierwszy jakby punkt, gdzie zaczynamy się rozchodzić, bo przypominam obchody 80. rocznicy Wołynia, gdzie nie tylko nie usłyszeliśmy słowa przepraszam, ale nawet usłyszeliśmy, że w zasadzie istnieje symetria win polskich i ukraińskich, a nie ma symetrii win. No tam było to bardzo dziwne stwierdzenie o ofiarach Wołynia, tak? to znaczy przy tym komunikacie zarówno polskiej i ukraińskiej strony, przy tym wspólnym oświadczeniu. Ale to zatrzymajmy się na chwilę, to znaczy rzeczywiście prezydent Załęski powiedział tutaj w wolnym tłumaczeniu w onz o tym, że niektóry, niektórzy bawią się czy grają tą solidarnością w politycznym teatrze i zmieniają sprawę dotyczącą zboża czy, czy ziaren w thriller. I yy, możliwe, że odgrywają jakieś role, natomiast, natomiast tak naprawdę to pomagają ustawić tę scenę, czy grają wyłącznie na Moskwę. Nieco cóż można powiedzieć. Wczoraj jeszcze minister rolnictwa Niemiec powiedział, że Polska jest takim part-time sojusznikiem, takim oportunistycznym sojusznikiem Ukrainy, który Ukrainie pomaga, jak się to opłaca, a jak się nie opłaca, to nie pomaga. No i tak sobie pomyślałem, że minister rolnictwa, akurat Niemiec, w ogóle jakikolwiek niemiecki minister, biorąc pod uwagę to, że Niemcy, jak się to wojna zaczęła, czekały aż Ukraina wojnę przegra, a później hamletyzowały, prawda, i że, że może dostarczą hełmy i opatrunki, no bo broń to nie, bo czołgi to nie. I miesiącami nie dostarczały tak naprawdę broni. No i teraz jeżeli Niemcy coś takiego mówią, no to jeżeli miałbym się odwołać do słynnych słów Żaka Sziraka, no bo nie chcę powiedzieć niczego niestosownego, no ale słowa Żaka Sziraka Niemców nie oburzyły, więc na pewno nie poczuliby się urażeni, jeżeli do tych słów nawiążę, no to niemiecki minister stracił okazję, żeby siedzieć cicho. Bo po prostu jest, jest, tak zupełnie szczerze, jest jakaś po prostu granica arogancji, której nie należy przekraczać. Niemcy nie mają prawa pouczać Polski w sprawie e, solidarności z Ukrainą. E, tym z państwa, którzy nie wiedzą, pracuje w Olecie. E, a tym, którzy są z prawicy, e, to, że tak powiem... Cieszę się, że mają mindfuck, tak zwany. Usilnie wolno. unika yy, wszelkiego zaszufladkowania, ale to jeszcze nie, mi się nie. Nie, sobie... ale wszyscy nie usilnie mi tak wychodzi naturalnie, by nie usilnie. Zatrzymajmy się proszę jeszcze na chwilę w tym miejscu, byś mógł powiedzieć, na czym tak naprawdę ta afera zbożowa polega. Bo z jednej strony mamy zupełnie sprzeczne komunikaty, to znaczy, strona ukraińska mówi o tym, że Polacy blokują yy, tranzyt. Ziarna czy zbóż ogólnie, bo to była szersza, szersza, szersza kategoria. Strona ukraińska kłamie. No właśnie, bo przecież ten tranzyt się odbywa, a co więcej, rośnie. Od początku tego roku skala tego tranzytu rosła. Rośnie. Czyli problem rzeczywiście nie jest z tranzytem, czyli z, z tym, żeby to zboże z Ukrainy przez Polskę mogło pójść dalej, dalej, tylko kolejne. z tym, że, polskie, że ukraińskie zboże nie jest sprzedawane na polskim rynku. Na no dokładnie tak. Niestety ten, ta, ta, ta nieprawda, czy też kłamstwo o tym, że ten tranzyt jest blokowany, jest podchwytywana przez część niezorientowanych komentatorów lub też polskich polityków, chociaż chyba należałoby i to zarówno w stosunku do prawej i lewej i centrum mówić politykierów, bo to nie są politycy, a już na pewno mężowie stanu. Którzy właśnie opowiadają takie małe, że, że tranzyt się nie odbywa. No niestety te relacje polsko-ukraińskie, a podkreślam cały czas, uważam, że należało Ukrainie dostarczać tyle broni, ile dostarczaliśmy, a dostarczyliśmy bardzo dużo, uważam, że należy jej dalej dostarczać. Jeżeli jeszcze coś zostało sprzętowo, a jako gdzie amunicję, no to ją produkować i dostarczać, nie sprzedawać, dostarczać. No ale równocześnie wychodzi na to, że ta niemiecka postawa, kiedy to Ukraińcy musieli zabiegać o wsparcie, okazuje się być bardziej skuteczna. I to mnie osobiście nie dziwi, bo ja też napisałem taki tekst tak w że ukraińska dyplomacja jest sowiecka w duchu. No i się oburzyli oczywiście komentatorzy tacy. Prawda? zawodowo proukraińscy, no bo to jest przecież niemożliwe, oni nie mają nic wspólnego ze Związkiem Sowieckim. I to są ci sami ludzie, którzy mówią, że oni znajdują echa I Rzeczpospolitej w ukraińskiej duszy. Czyli mówiąc krótko, echa sprzed 200 lat to tam są, a ech sprzed 30 to broń może nie może być. Ale co to znaczy konkretnie? To znaczy bardzo brutalny rodzaj dyplomacji, taki, który traktuje każdą rzecz jako osobną i niezwiązaną ze sobą. Innymi słowy, jeżeli, do, jeżeli ty mi pożyczysz pieniądze, udzielisz pomocy, nie wiem, przenocujesz, załatwisz pracę, a potem raz jeden. Z kolei będziesz miał do mnie prośbę, to ja ci powiem, że to nie ma żadnego znaczenia, że kiedyś ty mi pomogłeś w tej, w tej, w tej i w tamtej sprawie, bo to były jakby osobne, jakby takie pakiety zamknięte, tak? To jest też myślenie, bo to jest przewaga myślenia taktycznego nad myśleniem strategicznym. To jest zresztą rzecz, która zgubiła przez Rosjan, tak? No bo oni taktykami byli genialnymi, się okazało, że strategii nie mieli. No, bo jeżeli by Ukraińcy myśleli strategicznie, to pewnie by doszli do takiego wniosku, że no może to ma jakiś sens, na przykład, załatwić sprawę wołyńską. No, to jest tam mądrość, którą, nie wiem, miał Tadeusz Mozawiecki i Helmut Kohl, prawda? Bo też można by powiedzieć, na po co? Można było, no bo to koszty polityczne były i tak dalej. Tak? No więc to są te wszystkie elementy, które są tam bardzo mocno y, sowieckie. Oczywiście ja przez to nie chcę powiedzieć, że Ukraińcy są podobni do Rosjan, bo oni są w oczywisty sposób inni. I, i, I pragnienie wolności jest tą podstawową różnicą, ale przy wszystkich tych różnicach są też podobieństwa. No ale wielokrotnie się mówiło o tym, że ta polityka ukraińska, i to też pamiętam w, w podcaście onetowym razem ze Zbyszkiem Parafianowiczem, którego oczywiście serdecznie tutaj pozdrawiamy, mówiliście o tym, że ta polityka ukraińska rzeczywiście ma te cechy sowieckie, ale przy tym jest taka bombastyczna, właśnie taka idąca tak daleko, dopóki nie postawi się jej granic ale jednocześnie że jest hiperrealistyczna. I tu mam z tym problem, bo tego nie rozumiem w jaki sposób hiperrealistyczne jest na przykład to przemówienie załańskiego. Myślę, że i ono jest yy, znaczy ono jest częściowo oczywiście elementem tego no, co było z Benem Wallace'em, czyli po prostu na no, pewnego zachłyśnięcia się popularnością i takiego przeświadczenia, że yy, jak tupnę nogą to mi ustąpią. Bo to do któregoś momentu działało i teraz ostatnio przestaje działać. Ale wydaje mi się, że to wynika też z tego, że dzisiaj Polska ma już niewiele do zaoferowania. No bo jeżeli byśmy tak spojrzeli na ten sprzęt wojskowy, to po tym jak przekazaliśmy 400 czołgów, jak przekazaliśmy śmigłowce bojowe, jak przekazaliśmy MIGI 29, no to mówiąc krótko, my już niewiele mamy do przekazania, tak, i rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj Niemcy może się okazać, że zamawy będą przekazywać więcej niż my. Jak przyjdzie do kredytów na odbudowę, no to też nie my będziemy tymi, którzy będziemy je dawać. Zresztą, dlatego, ja nie wierzę, myślę, że to będzie kolejna. Kolejny raz po Iraku, kiedy to po prostu mieliśmy wielkie nadzieje, że zarobimy na odbudowie, a nie zarobimy na odbudowie. No i wydaje mi się, że jest jeszcze jeden element bardzo istotny to jest element stricte partyjny, to znaczy ukraińskim elitom zawsze było bliżej do polskich elit liberalnych. I myślę, że myślę, że Zołenski dzisiaj tak naprawdę gra już na platformę obywatelską, tylko że gra w mojej opinii nie mądrze, dlatego że jeżeli to jest pomysł na wzmocnienie platformy to, to w mojej opinii to nie wyjdzie, bo PiS tutaj gra jeszcze twardziej na rynku wewnętrznym no i to embargo, prawda, jest tego wyrazem, chociaż uważam, że to jest też wyrazem obrony rynku Ym, ym, powiedziałem coś dobrego pisie, więc bardzo przepraszam redaktorów Włady Janickiego z polityki za symetryzm. Bo oczywiście nie należy nawet jak tak jest to należy, to nie wolno tego mówić. Ym, I wydaje mi się, że jeszcze jest jeden element. Ym, mianowicie ym, no to napędza głosów konfederacji. Dlatego, że y, konfederacja. Powiem, no przecież zawsze mówiliśmy, tak, nie należało wspierać Ukrainy. Chociaż no, może aż tak bezpośrednio tego nie mówią, ale no de facto taka, taki jest zaszyty de facto antyukraiński przekaz. Dlatego ja będąc proukraiński od razu zaznaczam, że jeżeli mówię o asertywności, to mówię o asertywnym wspieraniu, a nie o przykrywaniu niewspierania asertywności. Okej, okay. znaczy no to znowu w takim razie ten hiperrealizm dla mnie tutaj nie jest trafnym terminem. To znaczy ty napisałeś mhm. kilka dni temu taki tekst w Onecie, Tłumacząc właśnie to, że Ukraina gra przeciwko Polsce, ale gra z naczelnymi kartami i że tak, tak. naprawdę gra przeciwko pis bo zawsze było jej bliżej, dokładnie to co mówiłeś wcześniej, do elit tak. liberalnych, ale też bliżej jej było do Berlina, a wiadomo, że w Berlinie m, taka jest wola, żeby lepiej lepiej byłoby że, dla elit niemieckich, tak. żeby władza w Polsce się tak. zmieniła. Natomiast to działanie jest dla mnie zupełnie kontrproduktywne. To znaczy, tak. działanie Ukrainy. Nie wzmacnia w żaden sposób sił opozycyjnych w Polsce poza Konfederacją mhm. i gra na PiS i Konfederację. Konfederację, która jest najbardziej antyukraińską siłą w Polsce. I gdzie to tutaj jest ten realizm? Yy, Chyba, że po prostu co? Polska jest tak mało ważnym yy, graczem nie, dla Ukrainy, że nie, nie warto się tym przejmować w nie, ogóle. Nie, nie, nie jest aż tak mało ważnym. Tylko wiesz, wydaje mi się, że. Pełniesz pewien błąd, który zresztą ja też popełniałem wiele razy, mianowicie starasz się logicznie myśleć o polityce. No, jakby to jest przypadłość takich jak ty, inteligentnych ludzi, że starają się, że tak powiem, logicznie sobie ułożyć. No spójrz na naszą krajową politykę. Czy jeżeli opozycja, bo ja nawiązałem tutaj, przepraszam, my przed programem, żeśmy trochę o tak zwanym symetryzmie rozmawiali. Czy najlepszym metodą na wygranie wyborów przez antypisowską opozycję jest utrata jakiejkolwiek wiarygodności w oczach ludzi, którzy kiedyś na PiS głosowali? No nie, to nie jest najlepszy pomysł. Raczej trzeba, trzeba być przez nich słuchanym. No, a, i, a jaka koncepcja zwycięża dzisiaj wśród polskiej opozycji? No taka, że jak PiS powie, że Ziemia jest okrągła, nie płaska, to my powiemy, że ona zdecydowanie nie jest okrągła. Bo przyznalibyśmy rację, to jest symetryzm. No to, jest przecież, no to jest obłęd. No i tak samo tutaj, trzeba się zastanawiać, kto doradza. Zresztą, nie tylko prezydentowi Załęckiemu, ale również naszym partnerom na Zachodzie. Tak? Czy, oni, czy, czy, czy czy Komisja Europejska, na przykład podejmując taką decyzję w sprawie nieprzedłużenia tego embarga, no bo możemy oczywiście założyć, że to była decyzja stricte rynkowa, w ogóle nie związana z polityką, no tylko to jest ta szkoła myślenia, która mówi, że Nord Stream też nie był polityczny, prawda? No, no nie, zawsze w tle jest polityka. I nie mam cienia wątpliwości, że decyzja Komisji też była obliczona na efekt wyborczy w Polsce. I też w mojej opinii jest błędną decyzją. No to tutaj pozwolisz, że, że cię zacytuję z zeszłego tygodnia. Yy, mhm. Mówiłeś o tym jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Komisji Europejskiej, że jesteś pewien na 90 kilka procent, że Komisja Europejska przedłuży to embargo. Na no, właśnie no właśnie popełniłem dokładnie ten błąd o którym przed chwilą mówiłem i tutaj uderzam się w piersi, ja się myliłem w tej sprawie. I argument był taki, to dla mm. państwa, którzy może nie słyszeli albo nie czytali tej wypowiedzi, że nie wyobrażacie sobie wspólnie z Zbigniewem Parafianowiczem, żeby Komisja Europejska nie stanęła po stronie państw członkowskich. Pięciu, pięciu państw członkowskich. Tak, mm. a teraz jak rozumiem trzech, bo teraz została... No czterech, bo już Rumunia się dołączyła. Rumunia się dołączyła, tak? tak? Bo też wcześniej było mówione o tym, że właśnie ten tranzyt przez Rumunię znaczy, że ta Rumunia się wyłamie jednak z tego bloku, w którym jest Polska, Węgry wczoraj, i Słowacja. Wczoraj Rumunia ogłosiła tego, tak jak wspominałem, zrobili to inteligentnie. Myliliśmy się. Rzeczywiście myliliśmy się. Byliśmy głęboko przekonani, że po prostu wszystkie wskaźniki jakby rynkowe, no ale też pewne, pe, 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 pewien element zresztą bardzo negatywny i taki, który mnie niepokoi, Ukraine Fatigue. Takiego zmęczenia Ukrainy, Ukrainą, no spowoduje, że komisja poprze tutaj stanie po stronie, bo to nie jest wiesz, Polski. Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii. Okazało się, że było inaczej. I jest to na tyle dla mnie nielogiczne, że muszę szukać tła politycznego, stricte politycznego, ale już takiego dotyczącego po prostu nadchodzących wyborów w Polsce. Myśmy tego elementu nie wzięli pod uwagę. Odwiedliśmy się. No ale to w takim razie teraz, biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska nie podtrzymała tego mm -hmm. embarga, to dla mnie decyzja tych trzech państw, w tym Polski, czterech, przepraszam, mm -hmm. jest niezrozumiała. To znaczy, że jeśli rozumiem to, to zboże, te produkty rolne w jakiś sposób dotrą do mm -hmm. wspólnego rynku, no to one, jak już będą w tym wspólnym rynku, to i tak mogą dotrzeć do Polski. A to jest zupełnie inna kwestia. No to jest tak samo, zresztą mamy, pro, mieliśmy problem na przykład w którymś momencie z węglem, że zakaz importu, jak żeśmy się wysforowali przed, przed Unię z rosyjskim węgiela, węglem, to tajemnicą Poliszynela jest, że ten węgiel węgiel, przepraszam, trafiał na, do Czech, a potem trafiał do Polski. No bo nie da się zablokować. No zgadza się. Zresztą wiesz, to jest duże pytanie: które to konkretnie firmy tym ukraińskim zbożem na polskim rynku handlowały? Jak rozumiem, no jest tu jakaś politycznie wybuchowa wiedza, bo to jest jakoś starannie ukrywane i nie wierzę, że chodzi tylko o tajemnice handlowe. Jeszcze w tym aspekcie polsko-ukraińskim i dyplomacji jednej drugiej strony, to dla mnie aż to było zbyt podobne to, co wczoraj mówił Zełański, do tego, w jaki sposób się czasem prawo i sprawiedliwość zachowuje. To znaczy, mamy minimalne odstępstwo od jakiejś narracji. I w tym momencie przeciwnik polityczny, czy osoba, którą w tym momencie się nie zgadzamy, zostaje de facto ruską onucą. Czyli to jest hmm. standardowa w ogóle metoda PiSu. Znaczy, hmm. jeśli się nie zgadzacie, no to jesteście albo zdrajcami kraju, co najmniej, e, albo agentami Putina i, i Berlina naraz. No tak, no, no, no cóż, no, no, no niestety tak. No i mnie to bardzo niepokoi, bo... Mm, bo chciałoby się, żeby te relacje były inne, no tylko że myśmy niestety nie obudowali nigdy relacji z Ukrainą jakąkolwiek warunkowością. To nie chodzi o to, żeby przehandlowywać wołyń za gesty w sprawie Wołynia, za czołgi, tak? No ale jednak i, i, i przynajmniej jakimiś miękkimi miękkim naciskiem, to wszystko było na zasadzie, prawda, takiej, że że dajemy wszystko za darmo i jeszcze zanim nas poproszą. No tak, ale argument był taki i ten argument dalej się pojawia, to znaczy, że w ogóle nasze takie jakieś pretensje, czy niesnaski, czy to, że my nie, roz, nie rozumiemy Ukrainy, ale mamy do niej właśnie, są te różnice zdań, to w ogóle jest nieważne. To znaczy, Ukraina prowadzi teraz wojnę, Ukraina ma nóż na gardle od... To wszystko prawda? Dokładnie. Dlatego jakby nie możemy uznawać jej, w sensie nie możemy traktować tego poważnie. W sensie musimy jakby no, dać jej bardzo duży margines wyrozumiałości na te wszystkie gesty, ponieważ to jest państwo, które walczy o życie. No więc najwyraźniej nasi zachodni partnerzy lepiej rozumieli ukraińską duszę, a to by było dramatyczne, bo my zawsze uważaliśmy się za ekspertów od wschodu. Ja zresztą zawsze pisałem... I za to zresztą jestem średnio lubiany w, tak w tak zwanym środowisku eksperckim, że my nie jesteśmy żadnymi ekspertami od wschodu, tylko nam się wydaje, że jesteśmy ekspertami od wschodu. Gdybyśmy byli ekspertami od wschodu, to byśmy coś załatwili na wschodzie, a jakoś tak niewiele żeśmy załatwili. No, i najwyraźniej nasi partnerzy zachodni mają lepszych dyplomatów i lepszych analityków, bo byli w stanie sobie cokolwiek ugrać, a my nie byliśmy w stanie ugrać czegokolwiek. Poza wszystkim, wiesz, w tym wsparciu wobec Ukrainy często pojawia się taki, takie wyrażenie, że Ukraina walczy za nas. Ja. Bardzo głęboko się nie zgadzam z tym wyrażeniem, bo ono w gruncie rzeczy jest echem rosyjskiej propagandy. Bo co, co jest zawarte w stwierdzeniu, że Ukraina walczy za nas? No, zawarte jest stwierdzenie, że jak Ukraina by przegrała, no to my jesteśmy następni na nas napadną. No a wiemy, że na nas nie napadną, bo jesteśmy częścią NATO. Ale co Rosjanie nam podpowiadają? Nie, nie jesteście tak naprawdę częścią NATO. Tak naprawdę to wy jesteście takim członkiem drugiej kategorii. Te wasze gwarancje bezpieczeństwa... To są przed, nic przez nie lata warte. byliśmy. Przez lata byliśmy, owszem, ale dzisiaj nie jesteśmy. Dzisiaj stacjonuje tutaj do 15 tysięcy żołnierzy. Do 15, bo już szczerze powiedziałem, że się pogubiłem, czy ich jest 10, 11 czy 12 tysięcy. I ta, ta opowieść o, o tym, że, że my bylibyśmy następni, że to na nas by Rosjanie zaraz napadli, jakby podbili Ukrainę, no, jest opowieścią, która w zasadzie zawiera w sobie brak przekonania, że jesteśmy częścią Zachodu, a my jesteśmy częścią Zachodu, więc Ukraina. Walczy w naszym imieniu, w sensie moralnym, walczy w słusznej sprawie i dlatego należy jej popierać. Walczy w pewnym sensie z naszym udziałem, bo my jesteśmy de facto w tą wojnę zaangażowani, no nie bezpośrednio, ale, ale de facto na zasadzie takiej proxy war bierzemy w niej udział. Ale nie, Ukraina nie walczy za nas. Ona walczy za siebie. Wspomniałeś o tym, że ta nasza pomoc nie była obudowana żadnymi warunkami i że to był błąd. Co konkretnie przez to rozumiesz? To znaczy, jakiego rodzaju błędy popełniła strona polska względem Ukrainy? Nigdy w dyplomacji nie deklaruje się miłości. Dyplomacja zawsze, nawet w takich strasznych chwilach, jak ta wojna, bo ta wojna jest straszna, jest grą interesów. Te interesy oczywiście inaczej się realizuje, przyjmuje się inny język, no bo nie można oczywiście z Ukrainą rozmawiać w ten sposób, który by się rozmawiało normalnie. No tylko problem polega na tym, że my również w tych czasach normalnych nigdy z Ukrainą żeśmy nie rozmawiali w sposób asertywny. Myśmy z Ukrainą zaczęli rozmawiać, myśmy tak ustawili jakby parametry tych relacji, mniej więcej jak Niemcy z Polską. W roku 89 z jedną uwagą, to my jesteśmy tymi silniejszymi w tej relacji, a ustawiliśmy się dokładnie tak, jak się ustawiliśmy z Niemcami, jak byliśmy tymi y, słabszymi, no to tak nie można. No ale jest jeszcze jeden element y, no jest y, tajemnicą Polisznela, y, że bardzo wielu y, polskich ekspertów i komentatorów Wykłada na uniwersytetach na przykład ukraińskich. Nic z tym zdrożnego. Tylko pytanie, czy wykładają bo uniwersytety, i chcą, czy państwo ukraińskie ich chce. A po ukraińskich ekspertów na polskim payroll jest po prostu mniej. Lub też nie ma ich w ogóle. Ja zresztą mogę powiedzieć pewną, pewną historię sprzed kilku lat, tylko przepraszam, ja nie wymienię nazwiska. Członek rządu Ukrainy na pewnym spotkaniu, w którym uczestniczyłem, usłyszał się jakąś tę moją wypowiedź. Stwierdził, że to jest bardzo ciekawe, co powiedziałem, i czy Pan napisałby dla mnie analityczył zapisku, czyli notatkę analityczną. Ja się tego uśmiechnąłem, powiedziałem pro publiko, bo on mówi, nie, nie zapłacimy przez uniwersytet. A to jak jeszcze pracowałeś w dyplomacji? nie, czy... nie, nie. nie, nie. No, Gdyby to było za czasów dyplomacji, no to. No to, dlatego to, pytałem to, 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 to ten, no bo później, ale to nie ma znaczenia w gruncie rzeczy. No więc ja na takie, na to diktum odpowiedziałem, ja mówię, to nie wiedziałem, że u was Wierbowko, czyli werbunkiem się zajmuje nawet minister. Na co mój ukraiński rozmówca się uśmiechnął, mówimy, że wsier profi. Tu od razu wyjaśnię w języku rosyjskim, profesjonal, to jest profesjonalista, profi to jest to samo, ale w języku służb. Więc ja odpowiedziałem, ja mówię, wie pan, może ja jestem profesjonal albo profi, jak, jak, jak pan chce, ja mówię, ale pan to nie jest profi, ja mówię, bo werbunek bez psychologicznego dzieckowo to pizdziec. Eee. To tego nie przetłumaczymy. Tego nie przetłumaczymy. Dobrze, ale, eee. ale, ale uciekłeś mi ale, ale, od pytania, bo nie, nie, ale, chodziło ale, mi o konkret, jaki moglibyśmy oczekiwać względem nie, 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 Ukrainy, który nie, nie, nie. nie byłby jednocześnie graniem na prawi, prawicową narrację, na, na narrację Konfederacji hmm. i teraz trochę narrację obecnego rządu, szczególnie przed wyborami którego moglibyśmy rzeczywiście oczekiwać od państwa, które ma nóż na gardę? Myślę że, to były, myślę, że to były rzeczy. Myślę, że takie rzeczy zaczynają się od drobnostek, od spraw protokolarnych, od tego, że jest równowaga stron w sensie protokolarnym, której bardzo często w relacjach z Ukrainą żeśmy zaniedbywali, a na przykład Amerykanie, Brytyjczycy, Szwedzi nie zaniedbywali. Myślę, że to. Czyli, że występują politycy nierównej rangi na przykład ze sobą, tak? Czyli tak. jest polski prezydent i załóżmy ukraiński minister. I takich przypadków było kilka, kiedy, te, kiedy była ta nierównowaga. Ona zresztą występuje bardzo często, bo myślę, Bo szczególnie PiS się bardzo, że tak powiem, sadzi, a później się w ogóle nie szanuje. No, tak było z e, przemówieniem amerykańskiego ambasadora w, w Warszawie. Po którym. Z tak, po którym przemawiał e, prezydent Duda. Tak, a, a wcześniej prezydent Duda występował za pulpitem wspólnie z panią ambasadorem Mosbacher. No to są właśnie tego rodzaju rzeczy. Myślę, że później y, można było oczekiwać odblokowania y, ekshumacji, y, bo ja przypominam, że myśmy półtora roku czekali na odblokowanie ekskumacji przy całej tej pomocy. I oczywiście słyszałem, no, no znowu słyszałem hejterów antyukraińskich, słyszałem tych no trzeba to zrozumieć, oni tego nie mogą. No błagam, nie mogą ekshumacji odblokować? To była kwestia ustalenia, jak na przykład powstawały te pomysły, że za którą, że tak powiem, część Ukrainy, które państwa zachodu mają odpowiadać. Ja już nie pamiętam, która nam się trafiła, ale to była jedna z tych bliżej wschodu, czyli od razu jakby taka dla nas mniej korzystna. No, ja rozumiem, że może. Niekoniecznie trzeba było, żeby to był na przykład lwów, no bo tutaj mogą jakieś tam, prawda, elementy być, które gdzieś źle by pobrzmiewały w duszy ukraińskiej, ale niech to będzie dogodniejszy teren, bo inaczej znowu się skończy tak, że najlepiej, żebyśmy dostali do odbudowy tą część, którą której oni nie odbiją, to wtedy będzie całkiem super, prawda. Etc. Et Ale przede wszystkim ja bym powiedział, że to chodziło też o, o, o nasz jakby wewnętrzny rynek, to znaczy chodziło o to, że w momencie, w którym każdy, kto mówił o jakiejkolwiek asertywności, był natychmiast wyzywany, no to, no to jakie szyfrogramy idą z ukraińskiej ambasady, nie musimy Polakom w niczym ustępować, nawet jak przez moment są bardziej asertywni, no bo już dostali bęski we własnej opinii publicznej, tak. No, oczywiście był problem z tą stroną, która postulowała asertywność, no bo, bo bardzo często tą te, 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 to, to, to asertywność suflowali ci, którzy w istocie byli antyukraińscy, tak. No więc, wiesz, tak naprawdę to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, że. Że, 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 że wszystkie słabości polskiej polityki zagranicznej zawsze zaczynają się tutaj w Warszawie. I one w ogóle jakby nie, jakby nie mają tego kontekstu zewnętrznego. Po prostu nasza debata jest tak niedojrzała i tak głupia, no że. Zagłabimy się w takim razie. Yy... Ale przepraszam, jeszcze powiem pewną anegdotę. Otóż. Wiele lat temu, w czasach, kiedy żadnej wojny nie było, to jeszcze przed 2014 był problem ze zwrotem VAT-u dla polskich przedsiębiorców. Niemieccy przedsiębiorcy dostawali VAT z powrotem, a polscy przedsiębiorcy tego nie dostawali. No i był taki moment, Napadał mi to kolega, który był tam na placówce, że Ukraińcy powiedzieli: No, dobra, okej, okay, to, to, to rozwiążemy tą sprawę. No, chyba że, i tutaj padło nazwisko bardzo ważnego polityka polskiego, chce order Jarosława Mudrowo. No więc albo, albo, no to zgadnij, co wybraliśmy. No, no, polecam sprawdzić, kto taki order dostał. W takim razie. No, oczywiście, order, no nie waham. W takim razie. Zmieniając już ten wątek na, na, na bardziej polski, no i jeszcze chciałem po prostu powiedzieć, że naprawdę nie rozumiem tego, bo nie chodzi o to, żeby polski rząd usprawiedliwiać w kwestii stosunków polsko-ukraińskich, bo właśnie teraz go skrytykowaliśmy, ale to jest środek kampanii wyborczej. To znaczy, mm. niezależnie kto by tutaj rządził, to i tak by musiał taką decyzję podjąć. Natomiast jest jeszcze ten ostatni argument, to znaczy, że tak naprawdę dostęp do ukraińskiego zboża dla nas, dla konsumentów, to byłoby coś dobrego, bo po prostu to zboże byłoby tańsze bardziej dostępne, a my teraz tak naprawdę bronimy jakiegoś promila polskiego PKB, biorąc pod uwagę osoby odpowiedzialne mam, za rolnictwo. No mam wątpliwość, bo wiesz, bo, bo kryzys, kryzys w tym sektorze to jednak się przekłada na wiesz, cały szereg innych. No tak, owszem, pewnie chleb by staniał na moment. Pytanie, czy by staniał. To wydaje mi się, że to, no to tu nie, ale dobrze, to zostawmy. Dobrze, przejdźmy w takim razie do y, innej afery, a mianowicie afery wizowej. Y, to znaczy, pytanie dosyć y, proste. Mm -hmm. Czy ty mógłbyś mi wytłumaczyć, o co chodzi w aferze wizowej? Bo ja mam wrażenie, że funkcjonują w ogóle kilka równoległych afer wizowych, w zależności od tego, czy zapytamy się polityków PiSu, no to oczywiście żadnej afery nie ma. Politycy Platformy mówią o tym, że setki tysięcy wiz zostało w procesie korupcyjnym wydawanych dla cudzoziemców i ściągano ich do Polski i że to jest dowód na gigantyczną hipokryzję PiSu. Także nie odpowiedz mi proszę po pisowemu, ani po platformianemu, tylko po swojemu. No to w skrócie rzecz ujmując, PiS kłamie mówiąc, że nie ma afery, bo jest afera. Politycy opozycji niestety również kłamią mówiąc o setkach tysięcy. A kiedy już słyszę te liberałów mówiących o tym, jak to terroryści tutaj przyjadą, to naprawdę jest już bardzo niewiele do Mariusza Kamińskiego, który z Mariuszem Wąsikiem opowiadali, jak to migranci... Zamierzają tutaj gwałcić. Chociaż przypominam, że. Pamiętamy to... tę słynną konferencję prasową. Tak, chociaż i, i zwróć uwagę na ewolucję, bo w 2015 roku polska prawica mówiła, że migranci zamierzają gwałcić kobiety, a w 2020 roku pokazali e, krowę albo owce, nie wiem, co to było na że miało ogon. I już migranci zamierzali gwałcić no, no, nasze zwierzęta. To było zdjęcie, jakaś ewolucja To było zdjęcie bodajże z filmu, było to albo panowie powiedzieli, że to była krowa, a to był koń, albo powiedzieli, że to był koń i to była, albo to była no, krowa, to było. Że, no Był to żałosny, rasistowski występ i bardzo mnie martwi, jak. Ja rozumiem, że dla wygrania wyborów trzeba zrobić dużo, ale no ja będąc za twardą obroną granicy, no jednak uważam, że. Ci ludzie, którzy do nas zmierzają, nielegalnie czy legalnie, nieważne, no jednak nie są zboczeńcami, tylko po prostu biednymi ludźmi. Trochę szacunku. To, e, wracając, tu... do, wracając do tego. E, powiedzmy jeszcze e, tylko tak, ministerów... 31 sierpnia, momentik, mm -hmm. e, rzeczywiście Mateusz Morawiecki zdymisjonował wiceministra Piotra Wawrzyka, który był odpowiedzialny MSZ za sprawy wizowe i konsularne i co dalej? Minister Wawrzyk za nic nie był odpowiedzialny, bo minister Wawrzyk to jest taki pan, który mu się tylko wydawało, że był wiceministrem. Jest mnóstwo w Polsce takich, wiesz, ludzi, którzy niby tam pełnią jakieś funkcje, a de facto żadnej kontroli nad tym, nad czym niby mają mieć kontrolę, nie pełnią. A pan minister jest zbytnio... No, taki miękki, miękutek, żeby nad czymkolwiek kontrolować. No i pan minister miał asystenta, który w stosunku do którego miał zaufanie wykraczające poza zaufanie, które powinno łączyć polityka z jego asystentem. Duże zaufanie, tak powiedzmy. No, który podsuwał mu do podpisania pisma do polskich konsulatów których pism to nie widziałem, nikt nie widział ale jak rozumiem w tych pismach nie była prośba o przyjęcie kogoś w konsulacie tylko o wydanie wizy i w tej sprawie naciskał nie tylko wysyłał taką listę i to już od razu wyjaśnię dlaczego to jest jakby istotne rozróżnienie bo samo poproszenie o to, żeby przyjąć kogoś poza kolejką, nie jest żadnym skandalem. To robił każdy wiceminister spraw zagranicznych za PO zapisu. Polski system wizowy jest niedrożny od lat. I dlatego muszą w nim brać udział te firmy prywatne. Czyli de facto outsourcujemy. Nie, nie, nie. nie. To troszkę, troszkę jest inaczej. Nie muszą. Tylko wykorzystano lata temu niedrożność tego systemu jako pretekst dla wprowadzenia tych zewnętrznych firm, zamiast udrożnić system, zamiast go uszczelnić, bo system działał w ten sposób, że żeby dostać wizę, trzeba było się zapisać do konsulatu. Żeby się zapisać do konsulatu, trzeba było sobie palić komputer, zaklepać termin. Problem polega na tym, że kiedy myśmy jako MZ, jako konsulat, przepraszam, wrzucali do systemu 2000 terminów, to po pięciu minutach nie było dwóch tysiący terminów, bo to wszystko było przez boty blokowane. I można było sobie kupić miejsce w kolejce w firmach turystycznych. I o tym MSZ był informowany. Również ja o tym informowałem MSZ. Bo kiedyś, zanim zostałem dziennikarzem, byłem dyplomatą. Tylko nie konsularnikiem. Ja zawsze byłem w sekcji politycznej, a na Białorusi kierowałem placówką i dlatego informowałem. I zawsze miałem odpowiedź, proszę się tym nie interesować. To jest bezpieczeństwo państwa tajne przez poufne. A potem się nagle okazało, że nieszczelność tego systemu jest taka, że no nie damy rady. Nic nie możemy z tym zrobić. W związku z powyższym musimy outsourcingować. Wiesz, to jest dokładnie ten schemat z prywatyzacją niektórych firm, które doprowadzasz do bankructwa, a potem mówisz, no bankrut. Trzeba prywatyzować. nie ma innego wyjścia. I później pół roku po prywatyzacji okazuje się, że nagle ta firma świetnie działa. No to jest schemat początku lat 90. Tak? Czyli tak. wywołujesz kryzys i później skorzystasz jakby z jego. Ja od razu zaznaczam, to nie, jest, to nie znaczy, że ja jestem przeciwnikiem prywatyzacji w początku lat 90., ale mieliśmy również i takie case'y. Tak? tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że działalność tych firm sama w sobie nie jest specjalnie czymś wyjątkowym. One również działają w innych państwach, w innych państwach strefy Schengen. Tylko jak rozumiem, u nas ten przypadek. Został sprowadzony do patologii. No, u nas, po pierwsze, wygląda na to, że pomimo wprowadzenia tych firm, to nadal była kolejka i nadal system był niewydolny. I nadal, żeby się dostać, to trzeba było, że tak powiem, żeby szybciej firma cię obsłużyła. Takie przynajmniej pojawiają się informacje. No, ale jak się okazuje, w niektórych krajach nawet istnienie tych firm niczego nie załatwiało, bo nadal co chwilę przychodzili ambasadorowie, akredytowani w Warszawie i prosili Polski MZ, żeby interweniować, bo było często tak, że delegacje nawet VIP-ów nie były w stanie wizy dostać, prawda? Dlatego, że system był cały czas niedrożny. No ale wracając jeszcze do Wawrzyka. Gdyby Wawrzyk podpisał pismo, nie tylko proszę przyjąć poza kolejką, ale proszę wydać wizę, to to też nie byłby skandal. Dlatego że jeżeli na przykład yy, ja pamiętam, yy, jak przyszedł do mnie Stanisław Szuszkiewicz, yy, pierwszy prezydent Białorusi, yy, to nie pisałem do konsula, proszę przyjąć, tylko pisałem, proszę wydać wizę. I oczywiście formalnie nie wolno mi było tego napisać, bo ja nie byłem konsulem. Ale oczywiste jest, że jeżeli mówimy o byłym prezydencie państwa, czego który rozwiązał TZSRR. To, to konsul otrzymywał ode mnie de facto polecenie. Dlatego, że to po prostu, bo, bo, bo poziom choroby systemu był taki, że panowie konsulowie tak dla jaj, żeby trochę tak Białorusinów upokorzyć, dawali mu półroczne wizy. No i po prostu dostali OPR ode mnie i dostał w końcu Szuszkiewicz wizę pięcioletnią. No tylko, że w wypadku Wawrzyka już dochodzę do, do meritum, Wiemy, że Wawrzyk interweniował w sprawie ludzi, którzy żadnymi VIP-ami nie byli, prawda? Nie działał w imieniu, no też, bo, bo może też mieć miejsce sytuacja, w której to do ministra przychodzi ktoś z agencji wywiadu załóżmy i mówi, wie pan, jest taka potrzeba, żeby tutaj... Pewnej grupie ludzi wydać szybko wizę, a w tej grupie jest jakaś jedna tam osoba, tak? I wtedy się, wtedy się działania podejmuje. No tylko problem polega na tym, że wszystko, wszystko wskazuje, na to mówię, wszystko wskazuje na to, bo ja też nie chcę tutaj y, rzucać oskarżeń, no nie, nie znając dokumentów, że no, te interwencje były podejmowane w krajach, w których y, o ile się orientuje, nie szpiegujemy, tak? Czyli, y, no, mówiąc krótko, to też nie był ten case, czyli nie był, nie był to ani uzasadniony bo była to interwencja, no bo ambasador Indii nie, nie interweniował w sprawie bezrobotnych z Gujaratu, tak? No tam po jeszcze postu. był ten wątek bollywoodzki, który no. wydaje mi się wzburzył również. Znaczy w sensie dlatego też ta afera no. zatoczyła szersze kręgi niż pozostałe afery pisowskie. Natomiast, no i teraz i to prowadzi, i znowu bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy uważają, że to będzie symetryzm, ale tak zupełnie uczciwie, no albo po prostu mówimy o sprawie, albo udajemy, że mówimy. Ja napisałem taki tekst w Onecie, że to jest afera polskich służb specjalnych przede wszystkim. Dlatego, że tajemnicą poliszynela jest to, że pion konsularny zawsze był i w PRL-u, i po PRL-u, pionem, w którym bardzo silnie były służby. I napisałem, że tego rodzaju numery, to o czym mówiłem, ten. Problem niedrożności no istniał w latach, kiedy ja kierowałem placówką na Białorusi, czyli w latach 2010-2011. No, i w ślad za tym moim tekstem pojawił się w wirtualnej Polsce wywiad Bianki Mikołajewskiej z Grzegorzem Małeckim, byłem szefem agencji wywiadu. Ja zresztą z Grzegorzem zrobiłem wywiad. Który dzisiaj z kolei okaże się w wonecie, który w którym pociągnęliśmy te wątki. No i mówiąc krótko, były szef Agencji Wywiadu mówi, że w 2016 roku zetknął się z taką aferą na jednej z placówek, w którą byli zaangażowani już bezpośrednio, i to stwierdza, były Szef W, oficerowie Agencji Wywiadu. I że Czyli skrę... jego własnej służby? Tak. Jego podwładni byli zaangażowani w aferę? Tak. Mhm. I wszy... wszyscy, jak stwierdza pułkownik Małecki, ci, którzy byli zaangażowani, zostali awansowani. Wszyscy ci, którzy chcieli sprawę wyjaśnić, zostali usunięci ze służby. Co zadaje mu pytanie, bo to jest już z mojej rozmowy, nie tego wątku nie ma w tym pierwszym wywiadzie Grzegorza Małeckiego. No, jaka to była ekipa pisowska, platformerska. I on w odpowiedzi mówi, że była to ekipa z czasów jego poprzednika, która następnie z miłości w stosunku do PO przeszła do wysługiwania się pisowi. Tyle. I, ale wiesz, dlaczego tej sprawy nikt nigdy nie wyjaśni? Dlatego, że PIS chce udowodnić, że to, i zresztą jak ja napisałem ten tekst, to oczywiście wycieli w TVP fragment mojego wywiadu dla Onetut, ale tylko ten fragment, gdzie ja mówiłem, że to było również za PO, ale potem mówiłem, a zapisu to było jeszcze bardziej, to już tego oczywiście nie wyemitowali, no bo oni chcą udowodnić, że to PO, prawda, jest zła. Für Deutschland pewnie jeszcze zaraz dodadzą, tak? Z kolei druga strona chce udowodnić, że to jest w ogóle tylko afera PiSu, a tego, co jest istotą tej afery, w ogóle nikt nie dotyka. Jak ty w takim razie oceniasz potencjał Polityczne już na takim polskim podwórku tej afery, bo rzeczywiście ona wydaje się, mamy to, to zjawisko inflacji afer, jeśli chodzi mhm. o PIS. To znaczy, że jest ich tyle, że każda kolejna po prostu przykrywa. Zaledwie po kilku dniach, a już w kampanii wyborczej, to, to zjawisko jeszcze przyspieszyło. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta afera wybuchła na początku września, mhm. a wciąż nie schodzi z nagłówków. To mhm. znaczy, że i tutaj wychodzi ta hipokryzja oczywista pisowska, to znaczy, że z jednej strony mówimy, że Państwo polskie broni y, naszych obywateli a potem przed imigrantami. A potem ściągają. Wiceminister to jedno, tak? bo to mm. jest jakby jeden odprys tej afery, a drugi to jest to cała narracja o tym, zresztą zgodna z rzeczywistością, o tym, że Polska wydaje najwięcej krótkoterminowych zezwoleń y, na pracę dla imigrantów na świecie. I to nie proporcjonalnie, tylko, tylko nominalnie. Po tym wywiadzie pójdzie, skoczymy na kebabę. Dobrze. No, hipokryzja pisowska jest oczywista, a jaki jest potencjał tej afery? No to ja bym powiedział, to zależy od tego, czy opozycja przegrzeje temat, czy nie przegrzeje tematu. Ja pamiętam słynną aferę Oleksego i pamiętam, jak się nagle pojawiły głosy, że w zasadzie to Oleks jest szpiegiem, Kwaśniewski jest szpiegiem. Miller jest szpiegiem. Niektórzy wiesz, właśnie Polski do NATO wprowadził, ale to pewnie tak w ramach, wiesz, dla niepoznaki, nie? No i przegrzano ten temat i elektorat yy, sl w ogóle tego nie kupił, po prostu nikogo to nie obchodziło, tak? Yy, gdyby opozycja. Yy, Mówiła, proszę wyjaśnić, skąd się wzięła taka liczba wiz. Proszę dokładnie pokazać te pisma, które kierował minister Wawrzyk. Gdyby wreszcie pokazywała, bo można by przy okazji przypomnieć, że minister Wawrzyk miał sprawę o plagiat, która została zamieciona przez poddywan. Gdyby wspomnieć, że kłamał, kiedy nowelizowano ustawę o służbie zagranicznej, jak chciał wyrzucić absolwentów MGMO i powiedział, że kilkunastu odebrano dopuszczenia do tajemnicy państwowej, a później w MZ w odpowiedzi na interpelację powiedział, że żadnemu nie dopuszczano. Czyli mamy do czynienia z facetem, który ma na koncie plagiat, jawne kłamstwo przy pracach nad nowelizacją ustawy. Gdyby to wszystko pokazywano, myślę, że mogłoby to pisowi zaszkodzić. Natomiast jeżeli będziemy mieli hasło... Ja, ja nie wiem, czy się zgodzę, bo takich ludzi w pis jest masa. To znaczy, no mamy wielkie fraze ale... o walce z komuną, jest, a je, komuniści je, są w prawie sprawiedliwości. Jest, jest cała zajmują, masa, ale, ale no, no, dobrze, no dobrze, ale to pokazujmy to, pokazujmy konkretne przykłady, pokazujmy ten skandal. Natomiast jeżeli ja, wiesz, za moment usłyszę, wiesz, kupujesz kebaba, dla szaraba, no to obawiam się, że to nie będzie miało potencjału. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że generalnie, no, 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 bo, no, bo, no bo ta afera będzie miała znaczenie nie wtedy, jak ludzie antypisowscy staną się jeszcze bardziej antypisowscy, no bo dwóch głosów na opozycję nie oddadzą, tylko jak część tych, którzy chcą głosować na PiS z powodu tej afery nie zagłosuje na PiS. No i teraz pytanie, czy w stosunku do tych ludzi, bo to jest ten target, tak? Że albo mają zmienić sposób głosowania, albo mają nie pójść do wyborów. No tylko, że to należy do nich dotrzeć z rozsądnym i prawdziwym przekazem, a nie przegrzać temat. Bo jak się przegrzeje, no to. Ale słuchaj, ja kampanii wyborczej nie robię. Ja się znam na sprawach międzynarodowych. Zadałeś mi pytanie, w którym no jedynie, że tak powiem, dzielę się swoimi wrażeniami, nie czując się ekspertem. No, na tak zwanym poza anteniu domagałeś się tego wątku polskiego, dlatego ci go dałem. A my tutaj postawimy kropkę. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Moim i Państwa gościem był Wizual Jurasz. Dziękuję Dzięki Ci bardzo. Program wydawała i realizowała Dzięki. Zofia Majchrzak, której również serdecznie dziękujemy, ale on nie mógł powstać bez waszego wsparcia, na przykład przez portal Patronite, do czego serdecznie zachęcam, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.